Cześć YouTube, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o moich aktualnych, ulubionych kanałach na YouTubie. A więc tak jak Wam ostatnio mówiłam, moje preferencje w tym, co oglądam na YouTubie się ostatnio bardzo zmieniły. Zrobiłam duże porządki w subskrypcjach, no i po prostu dużo kanałów przestałam oglądać, a co za tym idzie, szukałam czegoś nowego albo po prostu wróciłam do czegoś, co wcześniej oglądałam. No i też postanowiłam Wam w tym odcinku powiedzieć o kilku kanałach, które aktualnie najczęściej i najregularniej oglądam. Wszystkie filmy, które w ostatnim czasie się pojawiły, obejrzałam i myślę, że są to po prostu moi ostatni ulubieńcy. Oczywiście tych kanałów jest więcej, są kanały, które oglądam od lat, ale w tym odcinku chciałabym Wam powiedzieć po prostu o tym, co ostatnio u mnie najczęściej pojawia się na ekranie. Pierwszy kanał to Ada Gada. Pewnie dużo osób z Was zna i ogląda. Ada to przeurocza kobieta, piękna mamuśka z piękną córeczką i mentosem. Uwielbiam oglądać jej filmy głównie dlatego, że napawają mnie po prostu jakimś takim spokojem. Wydaje mi się, że to bierze się po prostu z osobowości Ady, z tego, w jaki sposób mówi. Mówi tak bardzo wyraźnie, spokojnie i mi to naprawdę pasuje, mi to odpowiada i właśnie chyba mnie to bardzo uspokaja. I właśnie kiedy sprzątam, kiedy gotuję, kiedy cokolwiek bym nie robiła, czy to przy kawie, czy przy śniadaniu, uwielbiam właśnie włączyć sobie jej nowego vloga, czy to film o kosmetykach i obejrzeć, po prostu totalnie się wyluzować. I wydaje mi się, że właśnie najczęściej ostatnio oglądałam, kiedy byłam zestresowana, także dziękuję Ci, Ada, rozładowałaś totalnie mój stres. Także jeżeli lubicie vlogi, jeżeli lubicie pooglądać jakieś mamuśki, serdecznie zapraszam Was na ten kanał, uważam, że jest wart uwagi. No i oczywiście wciąga, naprawdę wciąga, także zaopatrzcie się w jakiś dzbanek herbaty. Drugi kanał, o jakim powiem, to będzie Duecik, czyli Marka, Martyna i Karolina. Ten kanał podsunęłyście mi właściwie Wy w komentarzu, powiedziałyście, że kiedyś dziewczyny o mnie wspominały i tak ja na ten kanał powędrowałam i po prostu przepadłam. Zaczęłam oglądać starsze filmy, nowsze filmy, ten film, tamten film, po prostu wiecie, wszystko mnie zaczęło powoli wciągać, a tutaj ten temat mnie interesuje, a to mnie interesuje, a o tym posłucham. I dosłownie wciągnęłam się w oglądanie dziewczyn, są przesympatyczne, niektóre filmy są nieco dłuższe, co ja bardzo lubię, no ale obie dziewczyny muszą się wypowiedzieć, obie dziewczyny muszą coś powiedzieć. Był też vlog, nie wiem co jaki czas dziewczyny robią vlogi, ale mam nadzieję, że będzie ich więcej, bo chciałabym też dziewczyny w takiej luźniejszej formie pooglądać. W każdym razie, jeżeli lubicie duety na YouTubie, jeżeli lubicie słuchać o kosmetykach, to zdecydowanie wpadajcie na kanał dziewczyn. Ja jestem pozytywnie zaskoczona i jakością filmów, i tym, jak te filmy są dobrze przygotowane, bo dziewczyny zawsze wiedzą, co chcą powiedzieć, ale nie jest to jakoś, wiecie, wyreżyserowane, po prostu dziewczyny w sposób naturalny do filmów się przygotowują, a potem mówią szczerze i prosto z serca, także dziewczyny, dobra robota. Oby tak dalej i mam nadzieję, że uda nam się kiedyś spotkać i pogadać nie tylko o YouTubie. Trzeci już kanał to kanał mojej koleżanki z liceum, Zuzanny Dziewisz. Z Zuzią chodziłam przez 3 lata do gimnazjum i potem chodziłyśmy jeszcze do jednego liceum, ale nie do tej samej klasy. No i oczywiście nie mogłam nie oglądać Zuzy na YouTubie. Kiedy zobaczyłam, że wstawiła pierwszy film, to od razu zasubskrybowałam i od tamtej pory widziałam dosłownie wszystkie filmy. I wydaje mi się też, że dzięki Zuzi właśnie wciągnęłam się bardziej jakby w te tematy dotyczące a to kosmetyków naturalnych, a to wegańskich i w ogóle w cały ten temat weganizmu. Weganką nie jestem, nie wiem czy będę, ale zdecydowanie lubię dowiadywać się czy to o kosmetykach, które są właśnie wegańskie, czy to o jakichś książkach, czy to oglądać jakieś przepisy, także jeżeli interesuje Was ta tematyka i chciałybyście dodać jakiś nowy kanał właśnie z tego zakresu do swoich subskrypcji, to myślę, że warto. Ja myślę, że mnie najbardziej ostatnio zaciekawiły właśnie te filmy kosmetyczne i mogłam zobaczyć, jakich Zuzia używa kosmetyków, które właśnie nie są testowane na zwierzętach, są wegańskie, także jeżeli interesuje Was ta tematyka, zapraszam Was serdecznie do Zuzy. Oczywiście linki do wszystkich kanałów będą w opisie. Ostatni kanał nie jest z polskiego YouTube'a, ale jest naprawdę przegenialny. Jest to kanał vlogowy Just More Jodes. Także jeżeli kojarzycie
Just Jodes to jest właśnie jej kanał vlogowy. Ja najpierw oczywiście oglądałam jej kanał główny, potem założyła kanał vlogowy, a że ja po prostu uwielbiam vlogi, no to musiałam zasubskrybować i od tamtej pory oglądałam prawie wszystkie filmy. No i Jodes zaczęła vlogować na Vlogmas, a od stycznia zdeklarowała się, że będzie vlogowała codziennie przez cały rok. Dla mnie to jest deklaracja, no nie byle jaka i nie lada wyzwanie, bo ja chyba bym nigdy nie zdeklarowała się, że będę vlogować codziennie dłużej niż przez miesiąc, bo jest to naprawdę ciężka praca i nie zawsze jest tak miło i wesoło i każdego dnia wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli. Także mnie to bardzo cieszy, bo ja będę miała co oglądać, ale przed nią dużo, dużo pracy. W każdym razie ten kanał lubię oglądać dlatego, że jest to dziewczyna naturalna, wiele, myślę, mamy wspólnego, bardzo wesoła, uwielbiam właśnie oglądać jej vlogi z tego względu, że ona ma przepiękny uśmiech, super się śmieje i to napawa mnie mega pozytywną energią. Poza tym myślę, że mamy podobne nastawienie, jeżeli chodzi o YouTube'a i o różne inne sprawy, także bardzo fajnie ogląda się po prostu kogoś podobnego do siebie. To jest chyba naturalne, że lubimy takich ludzi podobnych do siebie oglądać. No ale poza tym jej vlogi lubię właśnie za to, że nie zawsze wiele się dzieje, ale zawsze jest o czym pogadać. Czyli ona zawsze potrafi nawet 5 czy 10-minutową pogadankę stawić do vloga, ale zawsze pogada na jakiś ciekawy temat, czy to by było o YouTubie, czy to by było o jakimś filmie, czy to by było o jakiejś sytuacji, także zawsze jest jakiś temat do pogadania i ja właśnie takie vlogi lubię oglądać, czy to do malowania się, czy to wieczorem, bo właśnie ona wstawia wieczorami filmy, także zapraszam Was na ten kanał. Myślę, że jeżeli lubicie vlogi i taką naturalną dziewczynę, z tego co mi się wydaje, ona jest w moim wieku, także możecie zerknąć i zobaczyć. I to by były chyba wszystkie kanały, które ostatnio najczęściej oglądam. Oczywiście jest parę innych, które też oglądam, to nie jest tak, że więcej nic, ale te jakby najczęściej po prostu oglądam i najczęściej klikam. Także sprawdzajcie kanały dziewczyn, bo chyba wszystkie to dziewczyny? Tak, sprawdzajcie kanały dziewczyn, linki zostawiam Wam w opisie. Koniecznie zostawcie im jakiegoś kciuka w górę czy subskrypcję, jeżeli Wam się spodoba u nich. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków, w którym polecam Wam jakieś kanały, które oglądam. Oczywiście jest ich sporo i w różnych tematykach, czy to właśnie jakieś rodzinki, czy to kanały stricte w jakimś konkretnym temacie, także mogę zrobić coś takiego, a mogę robić po prostu co jakiś czas właśnie moje aktualne ulubione kanały na YouTubie. Także wierzę, że macie już co robić po obejrzeniu tego filmu, jeżeli odkryłyście jakiś nowy kanał. Ja dziękuję Wam za oglądanie, koniecznie dajcie kciuki w górę, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi i do zobaczenia. Pa!